piąty dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czasie tej konferencji postaramy się pochylić nad darem rady. Życie ludzkie jest tajemnicą. Nie zawsze rozumiemy samych siebie, swoje postępowanie. Czasem człowiek co innego planuje, a co innego zrobi. Nie jest to sytuacja ani nowa, ani wyjątkowa. Takie doświadczenie opisuje święty Paweł w liście do Rzymian. Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Myślę, że te słowa są nam znane. Znamy je z własnego doświadczenia życiowego. Czasem bardzo dobre plany pokrzyżuje choroba, jakieś wydarzenie, coś, co nie zależy od nas. Czasem z powodów od nas niezależnych znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Każda decyzja, każdy ruch wydaje się nie przynosić dobrego rozwiązania, a jeszcze pogarsza sytuację. Człowiekowi wydaje się, jak gdyby był w ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu, z którego nie ma wyjścia. Coś się zamknęło, załamało, zginęło. Brakuje sił do życia, brakuje nadziei, brakuje światła, powietrza. Błogosławieństwem jest, jeżeli wtedy na naszej drodze życia stanie człowiek przynoszący dobrą radę, nie tanią pociechę, nie rozwiązanie połowiczne, prowizoryczne, pozorne. Dobrą radę, w świetle której odkryjemy, rozpoznamy Boży plan w naszym życiu. Często w krytycznych sytuacjach Pan Bóg posyła osoby z dobrą radą. Nie zawsze są łatwe. Czasem wymagają zmiany postępowania, wysiłku. Czy potrafimy, czy chcemy ich słuchać? Czasem spotykamy osoby, które dobrze radzą i może zastanawiamy się, skąd ten człowiek to wie, skąd ma takie dobre słowa. Są ludzie szczególnie obdarzeni darem dobrej rady. Potrafią rozeznać sytuację i dobrze radzić drugiemu, pomóc w potrzebie, pocieszyć, wskazać drogi rozwiązania. Papież Benedykt XVI mówi, że dar rady prowadzi do odkrycia Bożego planu dotyczącego życia, życia każdego z nas. Nie zawsze potrafimy sami odkryć plan, jaki Pan Bóg ma dla naszego życia, a czasem sami pokrzyżujemy, w mniejszym czy większym stopniu zniszczymy ten plan. Ale Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przychodzi, często za pośrednictwem innej osoby, z darem dobrej rady. Ktoś nam dobrze radzi. Jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy jest wątpiącym dobrze radzić. Osobą, która nam udziela dobrych rad, jest między innymi spowiednik. Kapłan w czasie spowiedzi świętej udziela nam pouczenia, udziela nam dobrych rad
dotyczących naszego życia. Oczywiście od nas zależy, czy tą dobrą radę teraz zrealizujemy. Jeżeli stwierdzimy, że to jest dobra, właściwa rada na tą sytuację, na tą naszą życiową biedę, to możemy się spodziewać, że po zastosowaniu jej nasza sytuacja zmieni się na lepsze. Kiedy? Nie wiadomo. A z pewnością odzyskamy wewnętrzny pokój. Trzeba dopowiedzieć jeszcze, że jednym z warunków usłyszenia dobrej rady jest otwarcie się na słuchanie Słowa Bożego, dosłownie czytanie lub słuchanie Słowa Bożego. Bóg przemawia w ciszy. Jeżeli ciągle słucham szumu, hałasu świata, to trudniej mi będzie usłyszeć zazwyczaj delikatny, cichy głos Boga. Tu, w tych warunkach, jest to wyjątkowo trudne, ale zachęcam, by dołożyć wszelkich starań, może trudu, by mimo wszystko znaleźć czas i miejsce, by czytać Słowo Boże. Jeżeli to tylko możliwe, zachęcam do czytania Ewangelii Świętej, Nowego Testamentu. Przypomnę, dar rady prowadzi do odkrycia Bożego planu dotyczącego życia, życia każdego z nas. Maryję nazywamy Matką Dobrej Rady i modlimy się w litanii loretańskiej. Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Przez dar rady człowiek w sposób szczególny otwiera się na słuchanie głosu Pana. Uzdalnia do podejmowania decyzji, odczytywania i realizacji planów Boga. Wznieśmy nasze wołania do Ducha Świętego, by obdarzył nas tym darem. Duchu Święty Boże, udzielaj nam daru rady, byśmy umieli nawet w trudnych przypadkach życiowych poznać, co mamy czynić i jakich używać środków, by postępować zgodnie z wolą Bożą, chroniąc się od nierozważnych zamiarów, a kierując się zawsze i wszędzie rozwagą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.